To, co będę chciał zrobić w tym wideo, to e, korzystając z wniosków, które wyciągnęliśmy sobie z kilku poprzednich lekcji, pokazać tutaj coś fajnego i najpierw chciałbym zacząć od stworzenia trójkąta równobocznego, który jest wpisany w ten okrąg. Tutaj trójkąt wpisany w okrąg to jest taki trójkąt, którego wszystkie wierzchołki znajdują się tutaj na okręgu. I ten trójkąt nie jest byle jakim trójkątem, to ma być trójkąt równoboczny, czyli długości boków tego trójkąta są takie same i oznaczamy sobie te długości poprzez a. o. I to co będziemy chcieli i załóżmy jeszcze sobie o że tutaj jest nasz środek. Oj, mógłbym to zrobić w sumie lepiej. Tutaj jest nasz środek i e, narysujemy sobie tutaj promień. Wiemy, że promień to jest odcinek łączący środek z dowolnym punktem e, z okręgu, ale stworzymy to sobie w taki sposób, że ten promień będzie e, tutaj łączył się z tym wierzchołkiem. I załóżmy, że tutaj ten promień ma długość 2 i to co będziemy chcieli pokazać to korzystając z wniosków właśnie które wyciągnęliśmy sobie z poprzednich lekcji i z takich podstawowych pojęć z trygonometrii no jeśli trygonometria to słowo przeraża kogoś to może sobie obejrzeć to powinien sobie obejrzeć kilka pierwszych lekcji właśnie z listy trygonometrii wtedy to wszystko teraz tutaj się wyjaśni i korzystając z tych wszystkich zasobów, chciałbym, e, chcielibyśmy sobie obliczyć pole tutaj tego e, fragmentu, który znajduje się poza trójkątem, ale znajduje się wewnątrz koła. I to jest ten fragment, ten fragment i jeszcze brakuje nam tutaj zakreskowanie tego fragmentu. Najprościej będzie to zrobić w taki sposób, że wyznaczymy sobie pole koła i od pola koła odejmiemy pole, tego trójkąta i tym sposobem otrzymamy pole tego obszaru poza trójkątem, ale który znajduje się wewnątrz tutaj koła, pole koła. Znamy wzórne, wzór na pole koła, to jest pi r kwadrat, promień to jest 2, czyli będziemy mieli Pi razy 2 do kwadratu i otrzymujemy 4 Pi. Do obliczenia pola tego trójkąta skorzystamy ze wzoru Herona. No wiemy, że wzór Herona jest pomocniczy w przypadku, gdy znamy długości boków i e, gdy znamy długości boków, to możemy sobie policzyć pole tego trójkąta, no ale tutaj e, nie mamy konkretnych liczb, tylko mamy literki e, A, które symbolizują długości tych boków, ale e, możemy sobie oczywiście skorzystać z tego wzoru, to nam w ogóle nie przeszkadza i zapiszemy sobie, z czego będziemy korzystali. To jest wzór Herona. Najpierw musimy sobie wyznaczyć taką pomocniczą zmienną s, którą wyliczamy tak. Dodajemy wszystkie boki do siebie i dzielimy to przez 2. Czyli mamy a plus a plus a, dzielimy to przez 2 i otrzymujemy tutaj 3a przez 2. I teraz będziemy chcieli sobie policzyć pole. Pole, korzystając ze wzoru Herona, to jest pierwiastek z takiego wyrażenia. E, tą naszą zmienną 3A przez 2 będziemy chcieli mnożyć przez e, taki element. Tutaj od zmiennej S, czyli 3A przez 2, będziemy odejmowali długość bo, jednego boku. Tak? Będziemy musieli to zrobić w sumie dla wszystkich boków, ale teraz najpierw bierzemy na tapetę ten bok. Czyli od naszej zmiennej S odejmujemy długość tego boku. Tutaj mamy A, ale sprowadzimy do wspólnego mianownika, bo tutaj mamy dwójkę. I widzimy, że to jest dokładnie to samo, bo jak skrócimy dwójki, to otrzymamy a. I to samo będziemy musieli zrobić dla każdego z pozostałych boków, więc będziemy ten element mnożyli przez trzy takie same nawiasy. Ale jak trzy takie same nawiasy mnożymy przez siebie, to możemy to zapisać dużo łatwiej. Tutaj będzie do potęgi trzeciej. I e, przeprowadzimy sobie teraz obliczenia. Najpierw zajmiemy się tym, co jest w nawiasie. 3a, 3A przez 2 najpierw sobie tutaj Przepiszemy o, a teraz zajmiemy się tym, co jest w nawiasie. 3a przez 2 odjąć 2a przez 2 to jest a przez 2 do potęgi trzeciej. I to jest dokładnie tyle. Najpierw przepiszemy sobie pierwiastek. Skorzystamy z prawa działań na potęgach. Jak ułamek podnosimy do potęgi, to i licznik podnosimy do potęgi, i mianownik podnosimy do potęgi. Tutaj będziemy mieli a do trzeciej. a do trzeciej razy a to jest a do czwartej i zostanie nam trójka. Troszeczkę za długi ten pierwiastek narysowałem. O, tutaj będziemy mieli wtedy 3a do czwartej. 2 do potęgi trzeciej to jest 8, razy 2 to jest 16. Co daje nam pierwiastek z a do czwartej to jest a kwadrat? Tutaj będzie pierwiastek z trzech i pierwiastek z mianownika to jest 4. I korzystając ze wzoru, wzoru Herona wyznaczyliśmy sobie wzór na pole tego tutaj e, trójkąta. Zastanówmy się, czego brakuje nam do pełni szczęścia. No, brakuje nam tutaj e, poznania długości tego boku naszego trójkąta A. I y, zastanówmy się, co jeszcze wiemy o tym trójkącie. To jest trójkąt równoboczny, więc wiemy, że każdy kąt ma miarę 60 stopni, bo każdy kąt musi mieć miarę taką samą i te kąty muszą się sumować do tutaj 100. 80 stopni. I teraz skorzystamy z zależności, którą poznaliśmy już w, poprzedniej, w jednej z poprzednich lekcji. To jest zależność ta dotyczy kąta wpisanego i kąta środkowego, które są oparte na tym samym łuku. Więc poszukajmy kąta wpisanego. Kąt wpisany ma wierzchołek tutaj na e, okręgu i e, ten kąt wpisany jest oparty tutaj na tym łuku. Chcielibyśmy znaleźć teraz kąt środkowy, który jest oparty na tym samym łuku. Kąt środkowy ma wierzchołek w środku, tutaj mamy jedno ramię, drugie ramię musi być tutaj, żeby ten kąt środkowy był oparty dokładnie na tym samym łuku. To jest nasz kąt środkowy i wiemy, że kąt środkowy jest dwa razy większy od kąta wpisanego i te kąty muszą być oparte na tym samym łuku. Więc ten kąt ma miarę 120 stopni. I to, co jeszcze możemy zaobserwować, że to jest promień, bo łączy środek z punktem na okręgu. Tak samo ten odcinek łączy środek z punktem na okręgu z tym punktem. Więc to również jest nasz promień. I otrzymujemy tutaj trójkąt równoramienny, który możemy sobie teraz tutaj o, wyszczególnić. Damy sobie tym kolorem. O, to jest. Nasz trójkąt, nad którym teraz będziemy tutaj się troszeczkę zastanawiali. I teraz popatrzmy. Co wiemy o tym trójkącie? Możemy sobie go narysować tutaj o, w troszeczkę inny sposób. Wiemy, że ten trójkąt na pewno jest równoramienny, czyli ramiona są tej samej długości, czyli to jest to samo co to. I tutaj mamy nasz kąt. Tutaj 120 stopni. O, i tutaj. Nasz kąt tutaj na tym rysunku, w tym trójkącie równoramiennym odpowiada temu kątowi. Teraz popatrzmy. Chcielibyśmy wykonać taki manewr, że podzielimy sobie ten kąt na dwie równe części w taki oto sposób. Poprowadzimy po prostu prostą linię O, która będzie dotykała tę podstawę. I widzimy, że dzielimy ten kąt na dwie równe części, czyli tutaj będziemy mieli 60 stopni. Tak samo tutaj będziemy mieli 60 stopni. O. 60 stopni, skoro ten odcinek dzieli ten kąt na, ten kąt 120 stopni na dwa równe kąty, więc musi dzielić tę podstawę tutaj również na dwie równe części. I możemy sobie to zapisać. Ten element ma długość a przez 2 i ten tutaj element ma długość a przez 2. Możemy to sobie również zobrazować tutaj na tym rysunku. Dzielimy ten kąt na dwie równe części, więc mamy tak. Ten element będzie taki sam jak ten element i ta podstawa będą takie same jak te podstawy. I teraz widzimy jeszcze nawet, że tutaj mamy kąt prosty, bo trójkąt równoramienny podzieliliśmy sobie o, w taki sposób. Skoro ten element dzieli ten kąt na, dwie, na dwa równe kąty, to tutaj będziemy mieli te same podstawy. Tutaj będziemy mieli kąt prosty, ponieważ ten odcinek pada idealnie tutaj prosto na ten poziomy bok tego trójkąta. I teraz... To co chcielibyśmy zrobić, to chcielibyśmy zastanowić się tutaj, poprowadzić e, kilka rozważań na tym trójkątem. Więc przerysujemy sobie ten trójkąt, o który jest tutaj. Tutaj mamy kąt prosty. Dodam, o, tutaj, to był nasz wniosek. Troszeczkę tego nie widać, stąd też chciałbym to narysować tutaj o, obok. To jest ten nasz trójkąt. Tutaj był kąt prosty, więc zrobimy tutaj. Widać, że to jest teraz dużo wyraźniejsze. Tutaj był kąt, który miał miarę 60 stopni. I co jeszcze wiemy? To ten bok miał miarę A przez 2, a ten to jest nasz promień, który ma miarę 2. I teraz popatrzmy, chcielibyśmy teraz korzystać właśnie z trygonometrii. Trygonometria. Popatrzmy, który kąt mamy dany. Ten. Mamy miarę, ten kąt ma miarę 60 stopni. Co wiemy? Wiemy, że ten bok ma miarę A przez 2, A ten ma 2. I teraz skorzystamy z takiej funkcji trygonometrycznej jak... znaczy... Inaczej, o teraz bym się zdradził. Zadam pytanie w taki sposób. Która funkcja trygonometryczna będzie badała stosunek tego boku, który leży naprzeciwko kąta 60 stopni, czyli tutaj możemy sobie zapisać a przez 2 do przeciwprostokątnej. To jest nasza przeciwprostokątna, tutaj jest 2. No. I tutaj musimy właśnie wykazać się znajomością tej podstawowej trygonometrii, czyli tych podstawowych funkcji trygonometrycznych. No, musimy wiedzieć, który, jaka funkcja właśnie bada stosunek kąta, który znaczy stosunek długości boku, przepraszam, który leży naprzeciwko naszego kąta do przeciwprostokątnej. Widzimy, że stoimy tutaj przy kącie 60 stopni i będzie to sinus. Sinus bada stosunek długości boku w trójkącie prostokątnym, który leży naprzeciw tego naszego kąta, który mamy tutaj, do przeciwprostokątnej. A przeciwprostokątną tutaj jest 2, ponieważ leży naprzeciwko kąta prostego. A przez 2 podzielić przez 2 to jest inaczej A przez 4. I dobrze wiemy, że potrafimy sobie e, wynaleźć wartość funkcji trygonometrycznej dla 60 stopni. W tym celu narysujemy sobie taki pomocniczy trójkąt. Powinniśmy go pamiętać właśnie w takim celu, żebyśmy mogli sobie e, łatwo... E, Łatwo tutaj znaleźć te wartości funkcji trygonometrycznych dla tych podstawowych kątów i oznaczymy to sobie w ten sposób. To musimy właśnie tak pamiętać. To ma 60 stopni, to jest kąt prosty to 30 stopni. Pamiętamy zawsze, że e, przeciwprostokątna ma długość 1, a przeciwko 30 stopni jest bok, który jest e, o połowę krótszy niż 1, a tutaj będziemy mieli pierwiastek z 3 przez 2. I popatrzmy sinus 60 stopni. To jest, tak jak już mówiłem, sinus bada stosunek długości boku, który leży naprzeciwko 60 stopni, czyli tego kąta, który tutaj mamy. To jest 3 przez 2 podzielić przez 1. Stąd też nie pisałem tutaj podzielić przez 1, ponieważ tutaj mamy 1, a pierwiastek z 3 przez 2 podzielić przez 1 to jest pierwiastek z 3 przez 2. I możemy sobie tę wartość zamienić na pierwiastek z 3 przez 2. I otrzymujemy coś takiego. Pierwiastek z 3 przez 2 równa się a przez 4. Rozwiązujemy takie równanie mnożąc na krzyż, więc mamy 2a, mnożymy na krzyż, 2 razy a to jest 2a, 4 razy pierwiastek z trzech to jest 4 pierwiastki z trzech, dzielimy przez 2 jedną stronę równania i drugą, więc otrzymamy tutaj a równa się 2 pierwiastki z trzech. I voila, mamy... To, co tutaj potrzebowaliśmy, mamy długość a, więc potrafimy teraz sobie policzyć pole naszego trójkąta. Skorzystamy tutaj z tego wzoru. Pole naszego trójkąta, może wrócę do tego koloru, który wcześniej używaliśmy. Pole naszego trójkąta to jest a kwadrat, czyli dwa pierwiastki z trzech do kwadratu razy pierwiastek z 3 przez 4. Jeśli dwa elementy mnożymy i podnosimy do kwadratu, to podnosimy, podnosimy pierwszy element do kwadratu razy drugi element do kwadratu, tutaj mamy pierwiastek z trzech. Dzielimy to przez 4, czwóreczki nam się skrócą i mamy, że pole tego trójkąta jest równe 3 pierwiastki z 3, więc pole tego trójkąta wynosi 3 pierwiastki z trzech. Więc... Tutaj mamy to, czego chcieliśmy. I teraz możemy sobie śmiało policzyć pole tego zakreskowanego obszaru. To jest pole koła, odjąć pole tego trójkąta. Więc pole naszego obszaru, o, pole naszego obszaru, tutaj może zapiszemy to sobie pod spodem, pole naszego obszaru, to jest pole koła. Pole koła było równe 4 pi odjąć pole naszego trójkąta, czyli trzy pierwiastki z trzech. I tak jak mówiłem, tutaj korzystaliśmy z tego, czego dowiedzieliśmy się w poprzednich lekcjach, czyli między innymi z tego, jaka jest relacja pomiędzy kątem wpisanym a kątem środkowym, które są oparte na tym samym. Tutaj korzystaliśmy z wzoru Herona, więc widzimy, że tutaj ta wiedza była nam potrzebna y do rozwiązania tego problemu. No i jeszcze trygonometria, te podstawowe tutaj funkcje trygonometryczne, no akurat tutaj sinus. I widzimy, że ten problem był dość złożony, ale krok po kroku poradziliśmy sobie i wyznaczyliśmy to, co chcieliśmy, czyli pole tego tutaj zakreskowanego. Obszaru.